naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MP Go. Długo na nią czekaliśmy i nie zawiodła. Pierwsza kolejka Ligę obfitowała w masę pięknych goli i meczów. O nich wszystkich porozmawiamy w naprawdę zacnym gronie. Michał Bojanowski, Piotr Zabielski debiutujący dzisiaj, ale można go było zobaczyć kilkukrotnie, bo często cytujemy go w naszym programie twórca konta na Twitterze Trójkolorowa Piłka, Rafał Dębiński i Igor Lewczuk. Dzień dobry. Możemy zacząć od razu od e, wyników, nie ma na co e, czekać. Myślałem, Michał, że skomentujesz, dlaczego w koszulce zespołu z Ligdu. Ale, ale zobacz, a, jaką ja mam. A to ligi jesteś? No jak Grenoble? No pan. Tak, ale tak, będzie, tak, kącik, tak, będzie kącik tak, może na stały tak, tak, o, o tak, No tak, więc okay. mamy... Ale to, taki, ale to taki będzie po programie. Zostaniecie we dwóch i sobie zrobicie kącik. Tak, tak kącik na, kącik na To będzie tak, taki program, końcik na ofię. Więc mamy wyniki pierwszej kolejki. No, to panowie, każdy po jednym meczu wiemy, o których będziemy mówić w naszej stałej rubryce ntrua. Natomiast tutaj o jednym innym spotkaniu możemy zacząć od Piotrka. No to może Strasburg Monako Monaco, mecz na wielkiej intensywności. W sumie mecz kolejki działo się naprawdę wiele. Monaco kolejny raz nieskuteczny. Więc nie zapowiada to dobrze na dzisiaj. Też. Klement starał się grać znowu z skrzydłami i moim zdaniem Bramka była słusznie uznana w doliczonym czasie gry Strasburga i wywożył trzy punkty Księstwa. No tak, to był też taki dość dziwny mecz, bo wiemy, że dzisiaj grają z PSW mecz dużej większej wagi, dużo istotniejszy dla nich, więc sporo było zmian. Tak, i to jest wątek, który warto pociągnąć, że dużo zmian zrobił, wynik był dobry. Zwłaszcza początek meczu z wykonaniem Strasburga mi się bardzo podobał, był taki bardzo intensywny, no ale, ale efektów punktowych nie było. Więc ja przechodzę do kolejnego meczu. Wybieram Lil oser, bo no, to było przykre przywitanie oser z Ligą. W trzmieniu i dwa gole. Pierwszy gol padł od razu do rozpoczęcia. 11 podań, 8 piłkarzy brało udział w akcji i bramka. Natomiast ciekawi, ciekawiło mnie to bardzo, jak będzie ten zespół Paulo Fonseki grał, bo przychodził z taką myślą, żeby nie grał w futbol atrakcyjny ofensywny, a wielu było takich we Francji, że przychodzili z taką myślą i, i sobie na tym łamali zęby. Więc on rozpoczął doskonale, będziemy dalej śledzić, świetny mecz Kabeli. No właśnie e, chciałem to, także... to nadmienić, że... Trochę szkoda, że, że Montpellier go nie utrzymało, bo wiemy, że. On Może nie byli w stanie. Może finansowo. nie byli w stanie finansowo po prostu. i, i, i dlatego też wiemy, że pochary. jak zgłasza się Lil, no to jest tak. jednak jest, jest większy, większy, klub, ale też dobry powrót y, Dawida. No właśnie jeszcze jedna rzecz, że mamy tam i Bajo i Dawida, więc mhm. dwóch czołowych najpierw poprzedniego sezonu Bajo, który odszedł z Clermont, No i Dawid, który, którego agent już zimą ogłaszał, że on odchodzi. No i jakoś jeszcze nie odszedł. I, i tak trochę bardziej bliżej prawej strony. Taki fałszywy niewyprawy napastnik, niby napastnik Jonathan Dawid. I okazuje się, że ten duet się fajnie uzupełnił. Więc jeżeli on zostanie w klubie, to taki będzie duet, który myślę, że będzie straszył bramkarzy w ligi. No i też wiemy, że już jeden z zawodników, może nie kluczowy, ale bardzo perspektywiczny Dalil, czyli Yamadu Onana, odchodzi do Evertonu. Trochę strata, że zagrał tylko sezon. Natomiast jeśli przychodzi oferta ponad 30 milionów euro, no to taki klub jak. Lil niestety musi się z nim pożegnać, ale są że. Czyż nawet go ładnie zapakowali. Jest, A, jest Jonas no Martin. <laughs> Proszę jest, bardzo. widziałem gorsze oferty. Tak. Jest, jest Zabierajcie, żebyście nie rozmyślili. Tak, jest Martin, jest André, więc są zawodnicy, którzy z dużym doświadczeniem, którzy go zastąpią. Natomiast no, tak jak mówię, fajne, fajny młody talent belgijski już po, po roku ucieka. No i y jeszcze Igor. A Jedzie, jeszcze, ale od nie można Igor, o o nie widzę, Czyli, a będzie czyli będzie. ja zmusu e, jeszcze taki fajny, może fajny dla kibica, ale no nie fajny dla Bendova Costilla, jeżeli chodzi o ten mecz e, z Oksery, a przepraszam, Lille Oser. Czwarty mecz rzędu na wyjeździe, cztery bramki stracone. Tak przy, przynajmniej czyta, przeczytałem na y, Twitterze jednego z kibiców z de Bordeaux, więc nie wiem, czy to z delikatnym uśmieszkiem było, ale, ale tak statystycznie właśnie tak to wygląda. Pamiętasz, jakiś bucy te, w słynny z polskiej ligi sprzed wielu wielu lat y, y, reporter Kanal Plus pytał każdej pamiętam to był, że, czy, który zmienił klub? Czy nie trafił pan z deszczu pod rynnę. On... Chyba z rynny, rynny. Może <grymne> <grymne> tak być właśnie. Oby tak nie było. Oby tak Skończym. nie było. Oby tak nie było. Pierwsze śliwki Robaczywki. Jak chciałam powiedzieć o meczu Ren z Lorią? Najlepszy transfer był taki, Ren, że nikt nie odszedł z kluczowych graczy. Jest Traorę, został Majer, wszyscy, Labor, Terrier. Oprócz Agerda. Agerda, który przyszedł, ale w jego miejsce właśnie. Wzięli dwóch... snipera. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że to był świetny weekend belgijskich obrońców. Bo i czas, o którym będzie. To jest francuskozyczny. Czyli Arthur Teatr. I ten Arthur Teat! Tak niefortunnie. Dosyć chyba prostą wrzutkę prawego obrońcy, Lorient, tak wybił, że niestety, ale w pierwszym swoim oficjalnym meczu przyczynił się do porażki. Lille, a ja mówię, Lille, Ren atakowało, Ren się starało, ale chyba ta w ostatnim minucie akcja do kuchy miał taką dobrą sytuację z lewej nogi, ale, ale bramkarz obronił. No, wielkie rozczarowanie, szczególnie, że Ren ma teraz grać o, o te wyższe cele niż środek tabeli. No to niestety, ja muszę, dwa, znaczy, niestety, niestety muszę dwa wątki pociągnąć, Oczywiście Polaków i meczu Toulouse z Niceą. I tu też mogę do, do Piotka, bo wiem, że on bardzo uważnie śledził i sam ten mecz, i to, co się działo z Tuluzą w zeszłym roku. Dla mnie jest to ogromne zaskoczenie. Wiadomo, pierwszy mecz, dużej się jeszcze wydarzy, ale to, jak oni weszli tak bezkompromisowo, zupełnie grając tak naprawdę to, co pokazywali w drugiej lidze, przykładając jeden do jednego i to daje efekt, bo naprawdę mają wartościowych zawodników. Też będziemy mówić o, o meczu Lyonu z Ajaxem gdzie widać, że. Że u Korsykańczyków brakuje tej jakości, natomiast tutaj, tutaj jest jakość. I właśnie chciałbym się spytać, czy, właśnie patrząc na to, że ty masz oglądałeś te mecze w poprzednim sezonie, czy dla ciebie jest to zaskoczenie, jak oni dobrze grają? I, i, i co się stało takiego z Niceą, że, że, że musiała się bronić i była tą gorszą drużyną, mimo wszystko? Myślę, że to nie jest zaskoczenie. Spodziewałem się, że Luzza będzie grała to samo, co w zeszłym sezonie. Bardzo dobre podania na skrzydła. Oczywiście mózg całej drużyny, czyli Branko van I najlepiej, najlepsze było to, że zatrzymali wszystkich najważniejsze graczy, więc mógł grać swoją, swoją, swoją grę, swoją, swoją piłkę. Nica źle weszła w mecz. Bardzo nieskuteczna, szczególnie Amin który trochę trzyma formę z, z wiosny. Tak samo Andy Deor. Tak samo strasznie. No on miał skutecznie. kilka kilka sytuacji tak. naprawdę świetnych, które, które zmarnował. No i oczywiście musty i drużyny brakowany, który oczywiście kolejny raz posyła ostatnie podanie. Tak samo Dalinga kupiony. Więc Właśnie to jest ciekawy zawodnik kupiony z Excelsioru za 2,5 miliona z drugiej ligi, gdzie strzelił 34 gole. Tutaj już w debiucie też mu się udaje. Przypomnijmy, a my że Coluza też... jest tym klubem, który transfer robi na podstawie statystyk. No właśnie, miał ogromną jest, to datę, jest też Bardzo I ciekawe jest to, bo na przykład w przypadku tego Belingi, on, jedną z takich statystyk było to, że on miał chyba expected goals na poziomie 26 jeszcze czyli tam przyjęto. Bardzo skutecz, więc Widać było, że, że skoro strzela więcej niż powinien, no to też to wzbudziło ich zainteresowanie. Oczywiście to była jedna z wielu statystyk, którą pewnie brali pod uwagę, ale... No to jest ciekawy, że to jest klub, który jest budowany właśnie na statystykach i im się to udaje, ale są kluby, którym się to nie uda. Na przykład Nossi, które też tak robiło i, i spadły. I spadło do, do trzeciej. Teraz do, do trzeciej, tak? Tak, tak. z drugiej linii spadli. Teraz powrót jest, widziałem dzisiaj Diafra Sako. Podpisano z nimi kontrakt, więc taki powrót starego zawodnika no. między innymi MES. No i jeszcze też warto powiedzieć o obuce. Dostał szansę. Wiemy, że Kasper Schmeichel przyjechał, został zakontraktowany na trzy lata, o czym mówiliśmy w poprzednim programie. Dość zaskakująca długość kontraktu, jak na tak leciwego już i doświadczonego zawodnika. Natomiast no wiadomo było, że po dwóch czy, czy, czy po trzech dniach od, od przyjazdu raczej nie zagra Marcin Pułka. Dostał swoją szansę, ponownie jej nie zmarnował. Nie był to mecz wybitny, raz się przeciął, gdzie wyszedł na ten szesnasty metr i jeden z zawodników tuły go minął i było bardzo groźne dośrodkowanie, natomiast też miał bardzo jedną dobrą e, interwencję, więc no, to jest to, co się powtarza z zeszłego roku i z meczów Pucharowych, czyli jak on dostaje już swoją szansę, to raczej jej nie marnuje. Tak, yy, można powiedzieć, że na pewno nie zadził w tym meczu. Jeżeli chodzi o tą bramkę, którą stracili, to była taka sytuacja dosyć stykowa, bo mi się wydaje, że bardziej Dante mógłby lepiej się zachować w tej sytuacji. Okej, okay, mógłby zrobić coś więcej, coś takiego spektakularne, spektakularnego. Brawo, Igor. Brawo. Ale no tego nie zrobił. Jeżeli chodzi o tą sytuację, miał troszkę szczęście, że ten napastnik skrzydowy przepraszam. Ja się Dokładnie, nie upadł. Bo wtedy miałby problem, jeżeli może sędzia by pokazał, a żółtą to na pewno, może czerwoną, ale czasami w szczęściu trzeba pomóc. Tam chyba to Dibo też dobrze zaasekurował, więc miał jedną właśnie dobrą interwencję, chyba Delinga, wtedy który strzelił tak, sparował na słupek. Sam jestem ciekawy, co właśnie trener zrobi fevry, Fawr, przepraszam. Mając Michaela kupionego z Leicester, mając takiego bramkarza już naprawdę, jeżeli chodzi o tą jakość piłkarską, bramkarską, i mając młodego Polaka, który też nie zawalił, ale nie zrobił coś takiego, wow, jestem skłonny raczej powiedzieć, że, że wybór jest prosty. Że, że wybór jest raczej prosty, chociaż y, mam nadzieję, że, że, że jednak Polak nie jest aż tak bardzo na startowej pozycji. Szczególnie, że miał bardzo dobry okres przygotowawczy i bardzo dużo kibiców nieco jego chwaliło za to. Ale wiesz, jak przychodzi taka, taka no, no, gwiazda, trzeba po powiedzieć, że ja wiedziałem po meczu, jak się szedł z Ramzejem, już ze swoim kolegą powiedzmy z Anglii, więc no, atmosfera jest dobra, wszystko jest ok, ale no, chyba, chyba powinien być gotowy, że może usiąść. Tak, zobaczymy, czy to będzie od razu w tym meczu najbliższym, czy może jeszcze parę kolejek mu da, natomiast no, warto odnotować debiut Ron Ramzeja, debiut zakończony golem, więc efektownie się przywitał z ligą. Zobaczymy, czy nie będą go nękały kontuzje, bo to był jego kłopot w tym momencie. A był taki czas, kiedy był to no, piłkarz wyjątkowy. No tak, to ja w, pierwszym, w pierwszym kontakcie od razu się e, pokazał, z dobrej i z dobrej strony na pewno. No i ostatni mecz, bo też oczywiście ten poza, poza naszą sekcją e, stałą, więc będzie Lons Brest. E, wiemy, że no, bardzo, e, bardzo dobry w, występ e, Floriana Sotoki, który zaliczył e, Hatrika, pierwszego Hatrika. Od ponad 12 lat dla, dla Lons ostatnim był e, Twój chwilu Maulida, e, więc... O, o nim to może być niesamowitą historię, bo, no, to, co, był, bo to był napastnik, który po Celebro, każdym golu tak. miał schowaną w skarpecie, pod ochrę, między ochraniaczem a skarpetą czy pod ochraniaczem. Jakiś taki przekaz napisany i po każdej strzelanej i jego polegało na tym, że biegł do kamery, wyjmował to i miał tam jakiś komunikat, więc no, to było coś unikato, unikalnego I, i robił to tylko on i już nikt go później nie kopiował, więc on tym został zapamiętany. Tłafilu Maulida. Pokazał więcej niż dwa razy, tak? No, nie, tak, tak. on tam Ciekawe, był sezon... Były, były sezony, że strzelał po kilkanaście goli, więc okay. to, to był dobry napastnik. Był w Marseli, tak? tak, tak, oczywiście. Był w Marsylii napastnik. To już wiadomo i to jeszcze wtedy. Absolutnie nie mógł taki. I właśnie też w ostatnim sezonie był jednym z gościów na jednym, na jednym z meczów i właśnie wszedł na, na Murawę jako ten który zaczyna i on był w Lons tła filmu lida? No. kompletnie tego nie pamiętam w meczu tak no. tak I, i właśnie wyjął wyjął mm. właśnie mm. to co mówisz ludzie go z, z tego mm. najbardziej zapamiętali więc, więc tak było no i mówiliśmy to znaczy wiadomo Buksa wrócił to znaczy przyszedł do klubu przyszedł też Openda okazuje się, że ten Florian Sotok, który miał być tak powoli spychany na, na, na ławkę, zawodnik o niesamowitej charyźnie. Ja myślę, i... że Bóg sobie wykonał świetną robotę i opędę, bardzo go zmotywowali, więc ten hattyk zdecydował się z więc Dla mnie to był taki Sotoka zawodnik bardzo solidny, pod zespół, ale no czegoś mu brakowało. Dużo i pracujący, i tak, aktywujący. natomiast. Z jakością, no, tak, jak na wymagania już klubu, który chce zrobić kroczek wyżej trochę za mało. A tutaj w pierwszej kolejce. A, mo a wali, może to jest A Może tak. właśnie teraz wchodzi w najlepszy okres w swojej karierze, bo on w ogóle debiutował w ligę dawno. Nie wiem, czy w ogóle nie Wąpeli je tak, na jest to tylko. No, tak, Natomiast tak. tak na dobre zaistniał dopiero, kiedy Lons awansował i to jest trzeci sezon, jest już po 30 chyba. 30-32 lat. No, no taki ale... późno dojrzewający piłkarz. Póź... Ale słuchajcie, no przecież przy tej pierwszej bramce, którą strzelił po bardzo dobrym doświadkowaniu Przemka Frankowskiego z prawej strony, to nie wiem, czy zauważyliście, on właśnie tę piłkę do Frankowskiego odegrał. Został chyba tam sfaulowany od tyłu przez obrońcę i podążył za akcją. To też świadczy, że no, nie tylko strzela, ale wykonuje bardzo dobrą robotę. Druga bramka, okej, okay, nie strzelił karnego, to, to się zdarza, ale druga bramka głową, a trzecia bramka wyjście od, na prostopadu piłkę. Piękne podanie Fofany, więc no zawodnik ma wszystko, prawda? Co by na nie mówić? Wszechstronny napastnik. Wszechstronny napastnik. Ale jeżeli chodzi o Polaków, bo myślę, że tutaj kibice są najbardziej zainteresowani, to no, Przemek Frankowski no, no, mecz no, bardzo dobry. Ja, że, jeżeli ja widzę zawodnika polskiego, który wykonuje stałe fragmenty gry we Francji, to naprawdę to musi być bardzo dobre umiejętności techniczne, ułożoną stopę i zaufanie trenera i kolegów tak. z drużyny. właśnie A o to chodzi, to, co mówisz, ta pozycja w klubie, to musi być naprawdę, naprawdę mocna że no, jest bardzo wysoka, jest bardzo mocna, i myślę, że jest jednym z pewniaków. Natomiast ta sytuacja, bo przemekł Frankowski miał jedną taką sytuację, strzelił chyba bramkarz obronił czy, czy Nie, przy słupku, samym słupku. Przy samym słupku mhm. To warto zauważyć, że zagrał piłkę i od środkowej linii podążał za akcją. Więc to też świadczy, że jest bardzo ofensywnie nastawiony do gry. Jest pewny siebie. I jeszcze raz podkreślę, taka forma od pierwszej kolejki to jest naprawdę bardzo, bardzo duża rzecz. Przede wszystkim mnie się bardzo cieszę z jego punktu widzenia, że odszedł Jonathan Klos. Bo on może grać właśnie na swojej pozycji. Na pewno będzie było to o wiele łatwiej niż na lewej stronie, kiedy bardzo często jednak schodził do, do środka, zagrywał piłkę wszerz i tylko czekał na moment, ewentualnie dostał piłkę prostopadłą. Zdarzało się i lewą nogą też nieźle wrzucał. Ale na przykład najładniejszą bramkę w ligę strzelił grając na prawej stronie, lewą no to... nogą, na wielodrą. Więc cieszę się, bo gra na tej pozycji, w której będzie szczególnie swobodniej i myślę, że może mieć udany bardzo, bardzo sezon. A jeszcze możemy powiedzieć słowo o pędzie. E, bo. Naprawdę dla mnie zrobił wielkie wrażenie. Raz bardzo dobrze podawał do, do kosty, ten e, przestrzelił. Natomiast e, widać, że to jest zawodnik niezwykle dynamiczny, angażujący się do każdego ataku. Wiadomo, tam koło 60, 70 minuty już traci, traci siły, ale te pierwsze momenty są naprawdę bardzo dobrze dobre. I mimo tego, że ani nie strzelił gola, ani chyba nie asystował, to dostał e, ósemkę od, od leki. Aż? Tak, tak, tak. Więc naprawdę go bardzo, bardzo docenili. Tym właśnie zaangażowaniem i tym, że naprawdę do każdej akcji idzie. No, i zobaczymy. Mówiliśmy już o tym, ale bardzo bym chciał za parę tygodni czy miesięcy zobaczyć, zobaczyć go w duecie z Buksą. Wydaje mi się, że mogą się doskonale uzupełniać. No i właśnie on będzie Buxa wejdzie w, w pozycję trochę Floriana Sotoki, czyli zawodnika dobrze. No ale wiesz, Sotoka to taki on, on, on bardzo rzadko gra de facto na dziewiące. On ucieka do boku, do prawej strony. Na no, skrzydle da... też gra w zasadzie. Tak, sezoniem. więc on de facto takim, taką dziewiątką nie jest i takiego targetmana, de facto oni nie mieli. Buksa może takim zawodnikiem być, więc trzymajmy kciuki. Może niech ci na za dużo nie strzelają na razie. Bo... Może będą leży trójkę, prawda? Bo, 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 bo zabraknie, może takiej, nie wiem, odwagi trenerowi, by postawić na, na boksę, skoro inni takie świetnie spisują. No to możemy już teraz przejść do naszej stałej rubryki, Endura. No i zaczniemy chronologicznie od meczu piątkowego rozpoczynającego ten sezon ligę Ajaccio Lyon a bardziej Lyon Ajaccio praktycznie całe trybuny zapełnione dużo tych transparentów Witających la Cazeta, bo wiemy, że nie dość, że przyszedł król, zawodnik, który już za chwilę będzie trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii klubu. Od razu dostał opaskę kapitańską, więc no naprawdę jest to wielki powrót. Drugim zawodnikiem jest Korenton Tolizo. On dostał trochę mniej okazji, natomiast no był to debiut na pewno w jego wykonaniu udany. Natomiast czy w wykonaniu Lyonu był udany? No na pewno pierwsza połowa. A bardziej początek pierwszej połowy niż, niż całe spotkanie, to było taki klasyczny Leon, który ma teoretycznie pewną e, pozycję i sytuację, prowadzi 2-0, i wtedy robi to co, to, co w zeszłym sezonie jakiś głupi błąd, niewymuszony. E, tutaj e, Antoniego Lopez'a też mamy grafikę pokazującą to, że to nie jest taki pierwszy jego. A tak już mu się to kilkukrotnie zdarzało. Teraz widzimy wszystkie wybryki Lopez'a. Natomiast to było ciekawe, że to była dopiero jego druga czerwona kartka. Mimo... Tak, wiesz co? Słucham takiego programu ostatnio w L'Equipe du Soir, i jedno z pytań było do, do gości w studiu. Jak myślicie, ile czerwonych kartek hmm. to Niech pytam było 5, 8, 6 i dwie. No, no Bo jest pytanie. znany z tego. Tak. 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 Także wydawałoby się, że ma ich dużo, a nie okazuje się, że tylko dwie, ale powinien był ich dostać trochę więcej. E, to było wyjście podobne do Schumachera tak. e, z Patrykiem Battistonem swojego tak. czasu. We więc... Francji cały czas wspominane. Tak jest, więc więc nie najgorszy... jest. Wciąż zagadką, mi się wydaje. To znaczy, oni nie rozwili tych wątpliwości, które, które są wobec niego. Potencjał jest duży e, i tak jak w tamtym sezonie nie wiemy, czy będą go wykorzystywali. Natomiast no, pakieta na pewno wciąż daje radę. Le no, o którym może pomówimy. No to jest bardzo fajny transfer, aczkolwiek nie wiem, czy jak wszyscy wrócą, będzie dla niego miejsce. Yy, ja uważam, że przydałby się jeden transfer środkowego obrońcy takiego naprawdę kozaka, który by był grał obok Lukeby, bo nie jestem przekonany, czy akurat tego Mendesz powinien grać na środku obrony, czy jednak nie wolałbym go na, na szóste. Igor. Yy, ocena bohatera tego Mendesz, ale w tym meczu yy. trzeba yy. By, że dał radę, ta piłka do Tete. Długa. No fakt, fakt no, piłkarsko był zawsze dobry. Tak, no, jeżeli tak. chodzi o tę o szybkość, o te pojedynki biegowe, no troszeczkę to jest jego słabsza strona. Ale jeżeli on ma grać piłko, ma rozgrywać, ma się utrzymać, to musi być gościu, który, no, który właśnie futbolówką przynoszą się czuje bardzo dobrze. Natomiast no, na pewno by się przydała rywalizacja na tej, na tej pozycji, bo, bo, bo wiemy, kto może ich zastąpić, czyli Daniel de Silwa, Damian de, de Silva, da Silva i. Żerą Boateng, atęg. Znany tak. z tego, że jest wybitnym oszustem, jeżeli chodzi o tamten sezon. Oczywiście z przymrużeniem okat. to mówię. Ale jeżeli chodzi o Mendesza, to solidny, nawet powiedziałbym dobry mecz. Tylko, że Lyon prowadząc 2-0 z Beniaminkiem no, skomplikował sytuację sobie strasznie. No, tak, tak nie powinno się robić. I delikatna pomoc sędziego. Mówię że, o tej czerwonej karcie, a przed polem mnie, że druga żółta. A. A nie, by. była, nie, nie, była tak łokciem wstępnym. Pierwsza Pierwsza sytuacja to możemy powiedzieć, to takie, była konfrontacja się, masowa. Co, ja a myślę, druga, że mógł, mógł dać. Mógł dać, znaczy, mógł powinien. Się, powie, czyli okay. powinien ale no to, to, to 35-letni no. amuma trochę pomógł. Pierwsza, faktu, pierwsza sytuacja. Leon on, miałby kłopoty, gdyby nie zaczęła na kartkę. Była bardzo. najpierw konfrontacja masowa, dostał żółtą, obligatoryjnie żółtą kartkę. A potem. Zobacz fachowe nazewnictwo sędziowskie. A druga sytuacja, jeszcze przed tym atakiem. Uda, próbował wymusić karnego, już wtedy tak naprawdę mógł dostać tą drugą żółtą karkę, tam się sędzia zlitował, no i tam przy ataku i to jeszcze w środku pola, zupełnie bez, bezsensowny tak, ale... tak doświadczonego zawodnika, choć wiemy, że dla niego to jest mecz specjalny. No bo jednak był były piłkarze 10 tak? lat w Saint ale, ale, ale wracając do sytuacji, właśnie z Lopezem i tą czerwoną kartką, się dziwię, że tak doświadczony zawodnik i bardzo do, dobry bramkarz chodzi tak wysoko, gdzie tam już chyba lukę, bo był bardzo blisko, wychodzi na 16 m, gdzie nie ma zagrożenia. No chciał, chciał fajnie to zrobić, chciał zażegnać te niebezpieczeństwa, ale no, mówię, z, tak, z takiej prostej sytuacji, żeby być u siebie z Beniaminkiem 2-0, tak sobie skomplikować, na szczęście, Lion Mecz wygrał. Gdyby, gdyby właśnie omuma tak się nie zachował nieodpowiedzialnie, to mogło być bardzo ciężko. No właśnie to mnie zaskoczyło, bo w, w pomeczowym wywiadzie Lakazet powiedział wprost o tym, że zawodnicy byli wręcz przerażeni wizją przegrania meczu. I to pokazuje, że. No, oni z tego poprzedniego sezonu cały czas mają taką niepewność. Ta, ta drużyna, mimo tego, że ma bardzo dobrych zawodników, ona sama wielokrotnie wprowadzała się w, w, w problemy. Tak też było w tym, w tym meczu. I właśnie to mogło, mogło wprowadzić to, ten, ten, ten chaos i to, to tak jak sam Lakazet powiedział, przerażenie, bo, bo, bo było naprawdę blisko, może nie przegranej, ale wyrównania i takiego bardzo prostego zgubienia punktów na samym początku. Tym bardziej, że właśnie był Lakazet, gol, asysta, ta, a ta y, akcja y, na pier, pierwszy, pierwsza, gol. pierwszy gol przepiękne. Paketa, Penon, Lakazet i Tetę. też zawodnik, którego bardzo, no, trzeba chwalić, bo nawet trzy nowe te, nabytki, tak? Y, Można tak, tak powiedzieć. Tak, tak, mm -hmm. bo Tetę został przedłużone wypożyczenie szachtarów Doniec. W pięciu ostatnich meczach, w ogóle oficjalnych, dwa gole, trzy asysty, więc to, to też pokazuje, że no, po powrocie, to znaczy Fevr jest gotowy, natomiast nie ma do końca dla niego w tym momencie e, miejsca, bo środek mamy. Może zamiast Awara będzie Paketa, jeśli nie odejdzie, oczywiście, no a na skrzydłach będzie problem. Bo, bo właśnie jest to zawodnik lewonożny, który grał zawsze na prawej stronie. A tam jest Tete, który bardzo dobrze a się prezentuje. Trzeba na była sprawa z proporcją między prawą i lewą stroną. Gusto i Tete. A Telefiko i Tokaj to naprawdę było, była widać różnica. Szczególnie Tokaj Kambi, który zniknął na cały mecz praktycznie. Tak, szczególnie ta, ta prawa strona. Największe tego meczu. No ale to jest tak dobry piłka, że wydaje mi się, że to mówisz? jest... Ja nie. Że to jest kwestia czasu, jak wróci do swojej formy, bo... Były takie momenty w tamtym sezonie, kiedy on wręcz niósł ten zespół, więc liczę na to, że, że to wróci. No, chyba, że jest jakiś zawodnic, temat transferowy, tak. o którym nie wiemy i może dlatego miał głowę gdzie indziej. Chimeryczny zdecydowanie zawodnik. No i tak, ta Lefiko, ta zawodnik, który na, na razie nie pokazał praktycznie nic, ale to też mu nie pomagał na pewno to K kambi. On był dość wycofany, nie, nie, nie grała ta strana, ta lewa. Strona, natomiast cały czas trzeba, Ty mówiłeś o tym, że jest potrzeba środkowych obrońców, tak. ale też jest potrzeba wahadeł, bo nie ma absolutnie żadnej rotacji po, po, po prawej czy po lewej stronie. No po lewej powiedzmy są zawodnicy, ale Enrique czy Koneto czy, czy to raczej nie piłkarze tego. No tak, ale Lyon jest w sytuacji, kiedy gra raz w tygodniu, więc mówmy się, no. Nie potrzebujesz takiej rozbudowanej kadry jak ma Monaco. Oczywiście są kontuzje, jasne, natomiast też trudno mieć, kiedy grasz tylko raz w tygodniu, dwóch naprawdę równowartościowych piłkarzy, bo trzeba ich opłacić po pierwsze, a wpływasz masz mniejsze, bo nie masz ligi mistrzów. Poza tym no, ten nie będzie grał, będzie, <laughs> będzie tam dołki koło po może w szatni pod drugim, więc postawili, co pokazuje przypadek Leo prawda? Rok temu kapitan zespołu jeszcze powoływałany do kadry. Daną do zrozumienia, że słuchaj, będzie grał Malogusto, gusto, na niego stawiamy, który jest młodzieniaszkiem. I odszedł do Turcji no to rok temu, nikt by w to nie uwierzył. Czyli piłkarze. Tak. Więc tutaj też myślę, że to jest taki przypadek, że chcą mieć no, na pewnych pozycjach, będą, będzie wyraźnie numer jeden, i ewentualnie w razie kontuzji będą coś tam kombinować. To może jeszcze słowo akcja, Piotru. bo wiem, że też, no, oczywiście, śledziłeś w zeszłym sezonie. Czy to jest drużyna, która ma jakiekolwiek szanse na, na utrzymanie, czy już po pierwszej kolejce możemy powiedzieć, że, że raczej to jest główny kandydat do spadku? Przed tym meczem mówiłem, że nie, że kompletnie nie mają szans, ale po tym e, grali nawet 10 na 10, to jako kolektyw nam naprawdę naprawdę zrobili, robili wrażenie. E, Przesuwają się całą drużyną, bardzo, na, bardzo duża intensywność, szczególnie środek Mangani i Marketti e, ciągnęli ten zespół i myślę, że, że z taką grą. Jeśli będą tak grali, jak, jak, jak z Jonem 10 na 10, to myślę, że utrzymanie jest w ich zasięgu. Tak tylko tylko jedna uwaga jest. Prawda, zawsze się gra z takimi zespołem jak Lyon, PSG, Nice. szczególnie na wyjeździe. To jest, to jest zupełnie inna motywacja. Zupełnia, tak, I mobilizacja, inna motywacja, luz, nic można stracić, można tylko zyskać. Można sobie w notesie swoje nazwisko, u jakiegoś skauta zobaczyć. Natomiast takie macie jak Sąże z Brestem. Z, nąd, z zawsze silnym nąd, pozdrawiam. Zawsze, zawsze, zawsze. zawsze groźnym, Zawsze groźnym. zawsze, groźnym. zawsze groźnym. silne nigdy to, nie? Bo oprócz Nikola Paluła, on jest zawsze silny. To no wtedy jest ten wymierny, prawda, taki sprawdzian, gdzie możemy zobaczyć, tak. czy ta drużyna, kiedy trzeba grać atakiem pozycyjnym, kiedy już ta presja jest większa, to wtedy jest prawdziwa twarz tej, tego zespołu. Chociaż, tak jak powiedziałeś, nie było źle i wspomnijmy o 37 latku do, dobrze mówię. Tak, tak, Nuri. który. Dokąd? Yy, no, który debiutował? Jak, to jest legenda. Ligę? Tak, legenda. Sier nigdy raz. nie jest za późno. Nigdy. 400 prawie spotkań na, na drugim poziomie, nigdy nie dostał szansy na, na najwyższym, tutaj od pierwszej minuty i też widziałem taką statystykę, to właśnie teraz ją pokazujemy, że... Jest pierwszym, jest najstarszym de, m, zawodnikiem, który debiutował od czasów Davida Beckhama. To już w ogóle zapomnieliśmy, że takie dwa piłkarz, ważne nazwiska. Dwa ważne, dwa ważne nazwiska, nazwiska niemalże na równym poziomie, więc. <laughs> I mógł strzelić bramkę? Tak, mógł. Tak niewiele. Remi. Tak. To jest też. A właśnie, a to, ta, ta nie wiem jest... czy zwróciłeś właśnie na tą sytuację. Nie wiem, kto wracał chyba, czy to, już to Liso grał, czy to Le Penon był, czy, czy, czy Paketa. Taka ogromna dziura w środku pola, więc taka szósteczka biegająca, odbierająca, też się może przydać, bo, bo widziałem, że tam piłkarze to Liso, Paketa, ale właśnie, jeżeli się tworzy taka przestrzeń między obroną a atakiem, to musi być jednak gościu, który lepiej zaskakuje środek pola. Czyli no. pełną tego nie robiły wystarczająco. Nie, nie, bo chyba poszedł do przodu. A, wiesz? Okay, bo tak, tak się chyba dobrze czuł w tym meczu, że już zostawił, żeby pakietę a pakietę to pakieta to <noise> paketa, Też bardziej futon na tak niż na nie, więc coś tam czegoś tam zabrakło. była dziura. No i przechodzimy do sobotniego meczu. Dla nas ważnego nie tylko przez pryzmat tego, że Wielkie Gwiazdy pokroju Messiego czy, czy Neymara grały, no ale jednak głównie byliśmy skupieni na tym, jak sobie poradzi. Mateusz Wiedeska, i chyba trzeba powiedzieć, że dla niego ten debiut się odbył i tyle. Bo yy, Był ekspertem. eksperta? W obronie. Co powie no. swoim, o swoim koledze? O, o, Igor, pamiętaj, że on się też od ciebie uczył. Zgadza się, na pewno te 2-6 na Park de Prévence obejrzał. E, nie, e, jakbym go ocenił. Solidny mecz. Też ciężko ocenić, w ogóle mówić, czy dobrze, czy źle, jeżeli ma się naprzeciwko sobie Neymara Messiego. I spółkę, szczególnie, szczególnie w takiej formie, w takiej dyspozycji, gdzie po męczu znąt byłem właśnie ciekawy, czy oni, czy się im dalej będzie chciało, czy tylko był jeden wybry w postaci jednego spotkania, ale im się bardzo chciało i mało tego, dołożyli taką jakość, że nawet ta pierwsza bramka, no co mógł zrobić bardziej wietes jeżeli chodzi o, o tę sytuację, mógł zablokować. Tylko żeby jakby wyciągnął nogę i zrobiłby rozkrok, to podejrzałem to by się skończyło kanałem i byłoby. Jeszcze czy, gorzej. Je, jeszcze I jeszcze gorzej. By były memy. I jeszcze byłyby memy, więc. No Ciężko, osąd bohatera bardzo ciężki, solidny, wiedziałem tak nawet na Twitterze, jeżeli chodzi o ocenę kibiców, to bardziej go chwalą niż ganią. Więc Prawdziwy. zauważyłem jeszcze tylko tak, słówko, bo... założyłem, że z piłką przy nodze to nie był może perfekcyjny mecz, ale te przerzuty czy trzy, trzy mu się naprawdę fajnie udały. Próbował e, wziąć, wziąć ciężar odpowiedzialności za rozgrywanie. Nie był to perfekcyjny mecz, może troszkę zabrakło takiej odwagi w pojedynkach, ale jeszcze raz powtórzę, jeżeli ma się naprzeciwko sobie, e, siebie taki graczy, no to też nie można wychodzić tak łatwo do pojedynku. Nie jeden na jeden, do pojedynku. Jak to, mi, jak to mi Rafał wcześniej uczył, że tak się powinno mówić. Tego może brakowało, ale, ale jeszcze raz powtórzę: trzeci raz i ostatni. Jak się gra przeciwko Neymarowi i Messiemu, też nie ma co. co, co mieć pretensji. My przede wszystkim ocenimy go, jak będzie grał z zespołami, które grają w tej samej lidze co Flermont. Na razie to był zespół z innej, z innej ligi i jeszcze taki w formie, więc. Ja poczekam. Cieszę się, że on tam, po ile po dwóch tygodniach czy trzech, jest od razu zawodnikiem podstawowym. To też świadczy o tym, że kupili go. to na nich bardzo drogi transfer, tak chyba najdroższy historii. Więc to, to też do, dobrze o tym świadczy i będzie mógł Przede wszystkim będzie grał regularnie i będzie się mierzył codziennie, co tydzień, z, no, z napastnikami o trochę innej charakterystyce niż ci, którzy grają w extra Chociaż są plotki, że Damian Da Silva też może przyjść do karmą właśnie. Tak, tak ale nawet A to nie wygra. To jeżeli chodzi, ale wiesz, co jeżeli chodzi o cenę pozostałych, to, tego oziera, to bardzo surowo ocenili kibice czy, 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 czy też media. Więc tutaj mówię, tym meczem Wietes na pewno nie stracił, Aha. a może i zyskał. Ja tylko powiem taką jedną anegdotę, że ja miałem właśnie przyjemność zagrać na z park, park Depre. Nie, myślę, że akurat troszkę z lepszymi zawodnikami. Przegraliśmy 2 do 6. I to był mój ostatni rok, bo podpisałem na dwa lata, ostatni rok kontraktu i tak. Akurat wtedy chyba wszedłem z ławki, bo Jusuf, Jusuf Sabali doznał kontuzji. Szedłem tam 25. Patrzę, kogo tam mam, OK. Na strzele gra Neymar. Mówię, uśmiech na twarzy wchodzę. Zagrałem naprawdę bardzo dobre spotkanie. Miałem prawie asystę, tylko Kamano chyba z głowy celownika nie nastawił. I po tym spotkaniu czułem się nieźle, wiadomo 2-6, no to uśmiech na twarzy raczej nie powinno być, ale. Wracam do szatni, siadam tam, nie wiem, czy do jakiegoś pokoju takiego innego wszedłem, chyba po owoce czy po wodę mm. i tam stał prezes i powiedział, Igor, bon hawaj bon match. Ja mówię, nie no fajnie, okej, okay, maksymalnie <grym> super. Tak, 2-6, <grym> okej, okay, ale okej, okay. mówię. I na, I na następny mecz podchodzi do mnie trener Jocelyn Górwenek, mówi, Igor... Ulrich Rame, mm -hmm. ówczesny dyrektor sportowy Bordeaux, chciałem z Tobą porozmawiać, bo tam jesteśmy zadowoleni, bla, bla, bla. Podchodzę ci wchodzę do tego gabinetu i mówię: Jesteśmy zadowoleni. Tym meczem udowodniły, że mimo, że nie grałeś na początku, mm -hmm. pracujesz, wszystko fajnie, to chcemy Ci zaproponować jeszcze umowę na, no na rok. jeden rok. Więc nawet takim meczem można dużo wy wygrać Można du czasami. dużo zyskać, mm -hmm. jeżeli się zagra solidne spotkanie. No tak, w ogóle dla mnie, jeszcze już przechodząc, może bardziej do, do PSŻE. Zaskakujące jest to, co też podkreślił jeden z dziennikarzy w pomyczowym wywiadzie z Geltierem, że ta intensywność nie trwała do wyniku 3-0, jak to często bywało w zeszłym sezonie, że oni robili swoje, a potem nagle cofali się, albo głowy nie do końca a wiesz co, dojeżdżały. Ale ja, ja, tutaj... ja się nie zgadzam, bo przy 3-0 początek pierwszej połowy, drugiej poł był już taki, że uspokoili grę. Że uspokoili grę, że ja się obawiałem, że to tak się skończy. Natomiast na szczęście Neymar się uparł, że jego kumpel Messi strzeli bramkę. I robił wszystko, żeby mu tę piłkę wystawić, się Bo nawet przed tą bramką Messiego, to Messi miał ze dwie, trzy takie straty. I też myślał, o już chyba na o następnym meczu. Na szczęście ta bramka wiele zmieniła, bo po tej bramce na czwartej jeszcze bardziej ruszyli Messi, strzelił tę piękną bramkę po podaniu Paredes. fantastycznym. Właśnie, po pięknym, fantastycznym pięknym podaniu Paredes. Bardzo, Paredes. Tak jest. I tutaj trzeba też podkreślić, że Paredes może nie grać dużo. Może nie biegać, może nie wracać, ale jeżeli chodzi o jakość piłkarską, tak. te podania, wizję, to jest zawodnik... No, obdarzony niesamowitym przeglądem, niesamowitą techniką i podaniem, więc, więc nawet na ławce mamy takich gości, którzy by w innych zespołach grali albo byli najlepsi w drużynie. No, mamy też Neymara, który to co mówi, że zaczął grać nie pod siebie, zaczął grać z Messi. Natomiast w momencie, kiedy gra Messi i Neymar, to ten trzeci praktycznie był wyłączony z gry. I pytanie, co będzie, jak wróci Mbappé? Bo to, że Messi z Neymarem dobrze grają i, i to widzimy, i, i między nimi jest kontakt, oczywiście czasy z Barcelony, ale jak jeszcze włączyć do tego, do tego Mbappé, żeby on nie był takim oddzielnym zupełnie organizmem, to, to naprawdę czeka ciężkie zadanie przed Galtierem. Ja myślę, że nie. Zaraz dopuszczę do głosu, ale ja, nie, ja myślę, że nie. Znaczy, y, pamiętamy tę opowieść Neymara po Superpucharze Francji, w którym on powiedział, że. Jeżeli my we trzech, ja, Leo i Kilian będziemy grali razem, to możemy zrobić wielkie rzeczy. On, oni są świadomi tego, żeby zapisać się w historii klubu, czyli zdobyć Liga Mistrzów, to muszą we trzech ze sobą współpracować. I przecież takie mecze w przeszłości już były. Koniec tego sezonu było wiele świetnych podajnej Neymara do Mbappé. W Clermont była taka jedna kapitalna akcja w tamtym sezonie, kiedy cała trójka brała udział w akcji. I się golem I skończyło się golem z Clermont, właśnie Mbappé. Ja myślę, że, że to będzie jeszcze gorzej dla przeciwników, że oni się będą potrafili dogadać. Tym bardziej, że w tym systemie są bardzo blisko siebie i o to chodzi właśnie trenerowi, żeby byli blisko siebie i ze sobą współpracowali. Też tak myślę, chociaż moim zdaniem Messi i no Neymar ja, trochę za bardzo na siłę siebie, siebie szukają. Na przykład przy pierwszym golu Messiego, gdzie miał do wyboru Neymara trochę tak, i Hugo Kittike, Tak mógł. Podać moim ekitikę miał czysto pozycję, a tak na siłę właśnie podać do Neymara, potem oddanie Neymara do Messiego i golem. Więc nie wiem, czy nie będzie czasami też problem, że będą się na siłę szukać, a nie będzie właśnie podania do kogoś bardziej czystego. Może znaczy powiem tak, myślę, że jak ma do wyboru e, Kiliana i Messiego, to wybierze dobry wybór. Jak ma Ekitikę i Messiego, to wybierze Messiego. No to już. To tak, już, tak, tak. Się, tak, chyba może, tak będzie Niestety wyglądało. dla tak to może mm. wyglądać, ale tutaj się zgadzam z Tobą, Rafał, że nie będzie gwiezdnych wojny chyba. Mm. Chyba? Nie jest to w ich interesie. Tak, tak. ten cel musi być tak wspólny. Ta Liga Mistrzów upragniona, nie wiem, czy musi być zdobyta, ale naprawdę zrobił więcej niż w tamtym sezonie, żeby tak było. No i też mamy pod koniec meczu. Mieliśmy to, o czym mówił Al-Khalifi, chcąc sprowadzać zawodników z regionu. Zawodników, którzy bardziej czują tę te, te, te specyfikę klubu, i, i, i sam, samą Francję, i te, te szatnie. I pod koniec meczu mieliśmy trzech przedstawicieli, właśnie, czy okręgu paryskiego, czy, czy samego Paryża. Kim Pembe, Mukele, no i był ten debiutujący, niesamowity. W ogóle rocznik 2006, wchodzący już do poważnego futbolu, czyli. O, on się rodzi, jak, 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 jak Zidan Materaciego uderzał w klatkę. To niesamowite. No. 16, 16 lat. Mamy też statystykę pokazującą, że jest to najmłodszy zawodnik, który zadebiutował w, w Ligę. Pierwszy, który zrobił to. Pierwszy zawodnik z, z roku 2006, który zadebiutował, więc naprawdę to twój tweet. Tak. Więc, więc możesz, możesz powiedzieć, jak. Jak w ogóle widzisz tego zawodnika, no, nie dużo dostał czasu, ale czy czymś już dla siebie charakterystycznym, coś takiego pokazał w tym meczu? Mm, może nie w tym meczu, ale jak oglądałem jeszcze na Euro 17. Zwycięzca. Tak, tam ciągnął tu ekipa naprawdę. Lider środka pola, kapitalne podanie, kapitalna technika. I właśnie pierwszy, zawodnik w historii PZR, jeśli chodzi o Likę. I słyszałem takie głosy. Że, że to jest za wcześnie, że 16,5 to jest za wcześnie, żeby prowadzić takiego zawodnika. A wiesz, co to... to mówił? To mówił Roland Kurbis. Tak. Czyli no, taki Był trener. trener z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem we Francji, który teraz i jest ekspertem tak w WMC tak w radiu. Mhm. Tak, i właśnie moim zdaniem no, to będzie świetny zawodnik, naprawdę kapitalny, kapitalny przegląd gry, kapitalne podanie. I tylko właśnie pytanie. Kiedy będzie dostała te szanse? No no właśnie. Bo Masz teraz werat jego witinie, ponoć ma być sprowadzony Je Ruiz. Renato jeszcze. I jeszcze przychodź. jest Renato, i nagle w tym środku pole, nawet w meczach, czy to. Czy jest Danilo Pereira. Słyszałam? Danilo Pereira. Danilo Pereira, jest. no tak, więc no jest i Peredes. Nie, ja myślę, że to jest taki zawodnik, który musi potrenować z zespołem, parę szans dostać, i jeżeli będzie gotowy, to pójść na wypożyczenie. Mhm. I taka jest droga taka dla Taka droga Kalimuendo. Tak. Ale oglądając nawet ten, z kim grali sparring chyba w Japonii, już nie pamiętam nazwy zespołu. to Na widzi... pewno grali z Gambą tak? Być może to z Gambą, Osaka, widziałem właśnie w jego grze taką pewność siebie. To nie był taki, czasami jak w młode zawodnik wchodzi, to przyjmij piłkę, odegraj i. żeby, żeby nie stracić. Tak. A to widziałem właśnie chłopaka, który nie tylko właśnie to robi, żeby zaliczyć poprawny występ, ale wręcz przeciwnie. Również też jest ważna reakcja pozostałych zawodników, czy chcą z takim zawodnikiem grać. grać? Bo czasami tak jak właśnie mówimy, że Messi gra z Neymarem, tylko siebie się trzymają. To widziałem właśnie, że nawet jeżeli jest trudna sytuacja, to nie boją się podać tej futbolówki. To jest też ważne, że widzą i wiedzą, że ten zawodnik nie jest słabym graczem, sobie poradzi w trudnej sytuacji. To też świadczy o tym, że, 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 że jakość jego niego jest duża. Ale też trzeba to podkreślić, że on fizyczny jest. To nie jest taki hucherko, Jest mocny na nogach, silny, silny bardzo, więc no jestem sam ciekawy, Ile minut, bo chyba, chyba nie spotkań, tutaj będą się liczyć, minuty może dostać w tym sezonie. Dużo będzie meczów. Pamiętajmy o tym, że ta liga mistrzów musi być rozegrana o 6 meczów w 8 tygodni. Liga. No no będzie tak pucha Francji w nowym uh -huh. roku, więc no może to będą takie momenty, kiedy te minuty będzie dostawał. Zresztą e, zwróciła moją uwagę ta obecność Nordy Mukiele w pewnym momencie. To była chyba. 65. minuta i zszedł Ramos. Myślę, że Ramos będzie takim piłkarzem, który będzie oszczędzany przy takim korzystnym wyniku. Pogra po po godzinę i, i do bazy, żeby nie ryzykować jego, jego zdrowia, bo on no. ma być do dyspozycji w tych najważniejszych meczach. No i mimo meczach. wszystko są też możliwości jeszcze mm -hmm. rotacji. Wiemy, że Giallo czy, czy kery raczej są wypychani, ale jeśli się ich nie, wy, nie, nie, nie uda wypchnąć, no to właśnie na mecze powiedzmy ligowe ze słabszymi rywalami mogą oni dostawać szansę i dawać możliwość odpoczynku. No I tym czołowym. i pamiętaj, je, pamiętajmy, że jedną... ta kadra jeszcze się może zmienić. Wiemy o tym, że to ostatnie dni okna transferowego mogą wiele zmienić. I w tym klubie Kokosia, Paryzkim, kokosa paryskim jest sporo piłkarzy. I niektórzy z nich może odejdą. Tak jak już odszedł Wijnaldum, może odejść, że Idlisega i zobaczymy. Tak cały czas pojawia się nazwisko Skriniara. Tylko, że jest kwestia ceny. Nie wiem, czy się dogadają, ale, ale tam jeszcze wzmocnienia będą. Christophe Galkiew w tamtym tygodniu mówił, że spodziewa się jeszcze trzech wzmocnień. Więc to pokazuje, że gorące będą te ostatnie tygodnie i Luis Campos ma co robić. I jeszcze ostatnia sprawa. Zdrowy Sergio Ramos. Tak. To jest też ważna informacja, że tak jak mówił wcześniej, że on czuje, że ten sezon może być naprawdę jednym z lepszych. Fizycznie jest top. No, oby tak było, oby to tylko nie, nie były słowa. No, był bliski również strzelnia gola. Wiedziałem jego złość po tej sytuacji, Słuchaj, żeby takie nie w powietrze. No właśnie chciałem on ma to powiedzieć, że przy naprawdę. tak dobrze teraz bijącym stałe fragmenty gry. Neymarze, mhm. był gol, e, Ramosa w, w pucharze, super Francji. Super pucharze Francji. Teraz był bardzo bliski. On naprawdę daje bardzo dużo w ataku, a jeszcze jest też Marquinhos, więc nie dość, że oni mają jakby ten niesamowity atak, to jeszcze przy stałych fragmentach tak. naprawdę mają dwóch świetnie grających piłkarzy. Może nie fizycznie jakichś potworów, ale właśnie to co mówisz, jak on wychodzi w powietrze, Marquinhos ma to samo, tak. że on odnajduje ten moment. W którym, w którym robi ogromną, ogromną przewagę. I jeszcze chyba słówko o Witini, tak? Mm -hmm. proszę. To nie wiem, nie wiem czy, proszę. Czy, czy wy chcecie, bo się rozgadałem. Nie proszę no, bardzo, proszę. Gościu, który, którego chyba brakowało, bo w finalnym w tamtym sezonie miał chyba spełniać wejść w buty tego, co robi teraz Vitinia. Mobilny, niebojący się, ta mała gra nie jest mu obca, więc może to właśnie ten element, którego brakowało w tamtym sezonie. Obserwujemy na razie po dwóch spotkaniach. Możemy postawić nawet nie mały, tylko duży plus, ale trzeba to potwierdzić takimi rywalami dosyć tak, z wyższej płci. Tak jest. No i możemy przejść do ostatniego meczu niedzielnego, 20.45. Klasyczna już godzina: Marsylia Rens. Tutaj dwaj panowie komentujący. To spotkanie, decyzja o braku Pojeta w pierwszej jedenastce. Rozścieczyła kibiców. Mnie również zdenerwowało, może nie rozcieczyła. No, ale jak mówisz, rozcieczyła z... kibiców Marcy, to mówisz o sobie, więc. Ja, ja nie, no ja to tak delikatnie i <laughs> troszkę, troszkę może mniej, e, więc mnie to zirytowało. E, sam Chorwat e, udawał, że nie słyszał tego buczenia, w co, co raczej Czy nie słyszał. Właśnie, było bo nie możliwe. powiedziałeś tego, to jest bardzo ważne. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek przytrafiła się taka historia, że przychodzi nowy trener do klubu i. E, Tuż przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego meczu, który prowadzi, pojawił, jest wygwizdany. więc To, jest to w ogóle... przez cały stadion. Tak. Co, co, co ciekawe, później się wielu kibiców się mówi, a nie nie, ja nie widziałem. ja nie widziałem. <grym> to, to gwizda, przepraszam, <grym> Gwizdał, cały stadion. I wszyscy się teraz tego, tego wypierają po meczu, który był wygrany. Więc no, to też pokazuje, do jakich absurdów już dochodzi, kiedy po okresie przygotowawczym. Yy, trener przed pierwszym meczem oficjalnym jest wygwizdany przez Kibiców. Jeszcze w ogóle nie możemy ocenić jego pracy. On już Ale kibice też wiedzą swoje, tak? No, ale no, ale, ale Pablo bardzo, bardzo broni go i, i też trzeba przyznać, że wyszło jak na razie, wyszło na jego, bo możemy mówić, że tu się nie dogaduje, tu są problemy. Ale jak będą za tym szły wyniki, no to nikt go nie zwolni. Tak, tak samo było z Sampoli. Poli. Mówiło się, że on jest, znaczy, że ma bardzo ciężki charakter, że, że te treningi są, są za ciężkie, nie, nieodpowiednie, ale jak były wyniki, to a, a, cały czas ta atmosfera była. Zawodnicy mimo wszystko odnajdywali się i byli. Cichosza, nie było żadnych problemów. Nie no, żadnych, tam, no, arek, jak na, tak, jak na warunki Marsylii. To, tak, to ja tak. trzeba podkreślić, że to jak na warunki Marsylii. Więc no, wyszło y, na, na, na jego i y, dla mnie też jest ciekawe, może takie też pokazujące, że, że może doszło już do zmiany u Pajeta, że to znaczy, wiemy, że to jest cały czas początek sezonu, ale y, z każdym poprzednim. E, m, trenerem, który na niego nie stawiał. Czyli Rudim Garcia. Ale czekaj, ja wiem, czy kiedy zdążasz. Do, to Dą był dopiero pierwszy mecz. Ja wiem, że to dopiero. I już też po pierwszym mecz awantury wstrzymał. To jest paję, on, on jest w stanie e, takie rzeczy robić. Natomiast tutaj zaakceptował to, był bardzo spokojny, bardzo często kamera na niego e, nachodziła, żeby Chyba zobaczyć. był tego świadomy. Tak, żeby. Musiał odbać o mimikę te, twarzy. Dobra, powiem tak, tak. tyle, że jest tak. dobrym aktorem. No myślę, że myślę, że możesz mieć rację, natomiast. Ty, no trzeba powiedzieć tak jak mówię, no obroniły się tego. Tak, obroniły te się, ale nie chcę mówić o Pajecie, bo musimy powiedzieć o Arku Miliku, bo też słuchając jednego z programów w telewizji francuskiej, takiego, który polega na debatach, jedno pytanie było na tym, kto będzie miał większe kłopoty, Pajet czy Milik? I na czterech dziennikarzy, trzech powiedział, że Milik. I, I myślę, że to jest dla nas bardzo ciekawe, no i też niepokojące, wyszedł w pierwszym składzie. Myślę, że Milik jest dzisiaj innym piłkarzem, niż był kiedyś. Kiedyś był bardziej mobilny. No, te kontuzje jednak miały znaczenie, tak jak się zmienia. Jest też na początku sezonu po trudnych przygotowaniach, więc może brakuje mu świeżości, to zresztą pamiętajmy. I y, grał dobrze tułem do bramki. Bardzo pomagał zespołowi w tej że tyle do bramki. Natomiast ruchliwy był mało. I y, na jego niekorzyść działa to, że ten tu za niego przestrzył dwa gole. Było trochę więcej przestrzeni wolnej, więc też przeciwnik zmęczony, więc On też trochę łatwiej. Miał, tak. Ale zupełnie inny profil zawodnika. Bardzo rozbiegany. bardzo bardzo mobilny, bardzo walczący, a jeszcze ma przyjść przecież. Alexis no właśnie, Sanchez, to za chwilę będziemy... Bo rozwiąże już umowę trzeba. z Interem i ma przyjść do Marsylii. Więc tutaj konkurencja będzie ogromna. Jest jeszcze Bakambu. Dienk jest w ogóle poza kadrą, bo chcą go spieniężyć. Uh -huh. A wydaje się, że to jest profil piłkarza, który właśnie pasuje do stylu gry Tudora. No ale, że na nim może zarobić, to, to z niego rezygnują. No i są dwie dziesiątki. Na tej dziesiątce może grać i Pajet, i Gerson, i Trott, teraz Czengi z Unter. Więc tutaj też jest dużo możliwości. Natomiast powiem też to samo, co mówiłem o PSG. Marsylia będzie grała dużo meczów w sposób bardzo, bardzo taki no, wykańczający, wykańczający to, tak jak i u Sampolego ale bardzo bezpośrednio. prawda i widzimy że na pewno będzie korzystał bardzo z tych zmian czyli przychodzi 60 minuta będzie robił zmiany będzie więc myślę że wielu piłkarzy dużo sobie pogra nie zawsze w pierwszym składzie i, I ci, którzy nie będą to gotowi, będą maruzili, No to będą strzeleni, no z no Najlepszy do przykład Weretu, który nie wiem, dwa dni wcześniej tak. przyjechał, a już dostał kilkanaście minut. Więc... Odebrał piłkę, zagrał i, 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 i naprawdę, z Tego była Bramka, dobry, więc dobry pamiętajmy moment. o tym, że meczu będzie sporo. Natomiast tutaj konkurencja z Arkadiuszem Minika jest dosyć duża i to jest niepokojące. Aczkolwiek. Ma on jednak teraz zupełnie inny profil od tych dwóch pozostałych, więc no to też jest jakiś atut, że masz napastnika, który jest takim targetmenem i, i daje takie możliwości, których może inni nie dają i który przede wszystkim jest godzien w polu karnym. Tylko te sytuacje trzeba mu wykreować i w tym meczu ich akurat nie było. Bardzo łatwo dochodzi do sytuacji. Zagrał niecałe pół godziny, a oddawasz siedem strzałów. Myślisz Czy... Suarez. A, a, tak, a Milik 60 i zero strzałów. Tak, tak. Wiesz, to, to... Z arkiem była totalnie inna gra on. Z mm -hmm. taką tak. totalnie inną robotą. tylko pod grą. Pod grą, przyjmował, nagrywał, tak. wchodził w mm -hmm. pole karne. I te piłki nie docierały. Tak, z tymi obrońcami musiał właśnie cały czas być w zwarciu. Mm -hmm. Też kosztowało dużo siła. Ci, którzy właśnie Suarez bakambu. Można zobaczyć tą, tą trzecią, czwartą bramkę, gdzie przeszkoda była no, ogromna, żeby. Tak, bo wynik był tak... już taki, że tak. Rens już nie broniło, tylko tak, atakował, ryzykował. I to była gra idealna pod bakambu tak. i Luisa Suareza. Więc Ciężko Z jednej strony, jak ktoś tak jeden do jednego to oceni, to nie, no, no, ale pamiętajmy, że to. To były jednak inne warunki na boisku. Tak, ale myślę, że kibice właśnie czasami. No, patrzą, czasami, właśnie, że częściej na, nawet. Ten Bramkę, ten miał asystę, arek, no musi się tak, poprawić. Tak. Jeżeli chodzi o pajety, a ja nie wiem, czy on jest też świadomy tego, że mając 35 lat, ta sylwetka też nie była idealna. Mm. A czy u niego nigdy nie ma mm -hmm. idealnej sylwetki. Broni się umiejętnościami piłkarskimi, ale przy takim wysokim, wysokiej intensywności, wysokim pressingu, dojściu do zawodnika, nie wiem, może trener Tudor myśli, że może nie jest stanie. Mm -hmm grać cały mecz czy w większości spotkań na, na takie właśnie intensywności tutaj może być problem i, i przyczyna jego nieo, nieobecności. również chciałbym przede wszystkim takiego oglądać to spotkanie Tavares Kloss Fantastyczne, na, fantastyczne skrzydła lepistą tak, tak czyli fachadłowi. No, co zrobili? tłoki po francusku tłoki tłoki zgadza się no pierwsza bramka 90 podanie perfekcyjne podanie gdyby, gdyby, perfekcyjne nie, podanie gdyby nie Fest to prawdopodobnie piłka już zmierzała do Arkadiusza Milika więc on przeciął tę piłkę dla siebie bardzo pechowo. Natomiast to, co mówisz, to nie była je, jedyna taka sytuacja, bo, bo i z jednej strony, i z drugiej strony, bardzo, bardzo intensywne zagrania, o choć los tym... bardziej dośrodkowywał, a tawarysz bardzo dużo wchodził w, w pojedynki jeden. Jeden na jeden, i to jest. Nie w, nie przepraszam, w pojedynki. Nie e, słuchał nie, nie, nie słuchałem, tak. nie słuchałem dokładnie. W pojedynki wchodził jeden na Czyli Igor, brawo, Bojętę brawo ciebie. Do dokładnie to 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 trzeba. Natomiast o, o, tak o tym, tym towarzyszy chciałem porozmawiać. bo. To zrobił, chyba też o Nie, nie zrobił, zrobił fenomenalne wrażenie, awaria. Ale y, rozmawiałem z, o nim z Marcinem Rosłoniem, który go widział wielokrotnie, komentując mecze Arsenalu w tamtym sezonie. I zwracał uwagę na to, że kiedy on musiał bronić. To były kłopoty, że jednak w ustawieniu były kłopoty, że w defensywie jeden na jednego się nie najlepiej spisywał. Więc to był taki mecz może łatwy, żeby się pokazać, tak, bo miał tam ogromną przestrzeń i w zasadzie mało było takich akcji, gdzie musiało w defensywie pomagać. Natomiast widzieliśmy skrzydłowego, natomiast nie wiedzieliśmy jeszcze obrońcy. Więc w tym meczu wypadł rewelacyjnie, ale, ale będziemy go obserwować. Było w Lons i teraz będzie w Marsylii, więc... To ustawienie, gdzie oni są w pewnym sensie mniej, mniej angażujący w, w obronę niż w ustawieniu klasycznym, z, z czwórką z tyłu, więc to jest pod nich granie i widzimy, jaką naprawdę destrukcję mogą wprowadzać. A, a w zeszłym sezonie, pamiętamy kto tam był. Był no Rogier właśnie... i był Luan Perez, tak. których jakby no, z wielkiego użytku no nie, nie był, było. nie był wahadłowym. Tak. Dokładnie to jest teraz element, widzimy tą. Którego tą... brakowało, bo Luan Perez, Kolasinac. To nie byli graczy. Teraz szedł na prawe wahadło. wahadło, tak, no to w ogóle. Ale, ale to właśnie może być ten element, który, no, ci, który da, no na pewno da, ale no, będzie też kluczowy, bo tamten stronie akurat lewa strona to no, nie była chyba najmocniejsza pozycja w Marsylii. Eksperymentalny środek obrony stworzony z dwóch nowych zawodników, no i Diego, który jest dla mnie piątym kołem wozu w Marsylii. Znowu błąd. Więc no, Bęba, taki, taki o występ nie, 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 nie przekonał mnie. I no, eksperymentalna obrona, która musi się na początku oczywiście zgrać, e, więc dla mnie występ ok. E, oczywiście Klosta tavares to jest w ogóle inna liga fachadłowych, to to, to, to to będzie ciągnęło ten zespół. Głędozi też super występ. A on miał w ogóle nie grać. Tak. grać. wiecie, że to on, gdyby też gdyby był, gay, on też podpadł trenerowi. Gdyby nie Pawł który pozwał za każdym, tak, tak. to, to Genduzi prawdopodobnie by nie zagrał. Więc to był jeden, to też pokazuje, jak sam, jak jak, tak, jak Tudor chce się odciąć od tego, co było. To było drugie miejsce, wielki sukces. Więc to wzbudzi takie kontrowersje w szatni, że przychodzi gość, który mówi zaraz, zaraz. No. I mówi wam, no nie, będziemy grać inaczej. Nie, tam nie, nie tak. Znaczy, tam był sukces i on mówi, że to nie, że nie robimy tak. Więc od razu, a byli liderzy tego zespołu właśnie Genduzi czy Pajet na przykład, no, którzy się utożsamiali z tamtym trenerem. Więc to oczywiście generuje konflikty. No i teraz dobrze się złożyło, że Genduzi mógł zagrać i zagrać dobrze. to do obrońców to moim zdaniem Zdzigo wypadł najsolidniej, bo Mbemba w defensywie okej, okay, natomiast w wyprowadzeniu piłki to spodziewałem się lepiej, więc tak, czegoś to, czyli... więcej po takim zawodniku. Sporto, prawda, on tak. ta gra w pierwszym składzie. Szybkościowo też może... To nie jest jego najmocniejsza mm. strona. A jeszcze wracając do, do tej atmosfery, ja myślę, że każdy zawodnik lubi ciężko trenować. Na pewno nie narzeka. Wiadomo, że jak są takie katorożnicze, mm -hmm. takie, no, że bezsensowne, no, typu, nie wiem, dwie godziny biegu na dużej intensywności. A, a ty ty ci by to minęło? Nie, nie, ja a właśnie. Byłeś, wtedy, potem ta, no, ja przecież tylko jestem byłem do, do biegania, a nie do grania w piłkę. Nie? To ja się dobrze czułem. Ale wiesz, i każdy zawodnik, jeżeli wie, że to daje coś, jakość, mm -hmm. daje, daje właśnie. Tylko i wyłącznie na plus, to, to się przy, przystosowuje do takich metod treningowych. Coś czuję, że ta może właśnie być jakiś atak na to, co było, mhm. może brak szacunku do jakiejś sytuacji, do jakiejś mhm. osoby, i dlatego może powstał ten konflikt. Bo same metody treningowe, to wątpię. To wątpię, mhm. że, że to mógł, mogło być właśnie tym powodem. Bo dużo się o tym mówi, ale o losom Polego, też pamiętam, że bardzo ciężko trenowali, więc nie wiem, czy, no. czy to jest też taka kolosalna różnica. I tu tutaj kropka, nim przejdziemy do, do talentu, to jeszcze okienko reklamowe. Kanal Plus Online. Bardzo ważne. Bardzo ważne. Oczywiście, jak zawsze. Zachęcamy do, do skorzystania z nowej oferty naszego partnera Kanal Plus Online. W pakiecie Kanal Plus 11 Sports i Polsat Sport Premium za 40 zł miesięcznie dostęp między innymi do meczów La Ligi, Ligi Mistrzów, Premier League, Serie A no i naszej ukochanej Ligę. Szczegóły. Znajdziecie w ofercie w linku. I teraz możemy przejść do naszej sekcji Uwaga, talent. Teraz już usłyszałem, że ani Rafał, ani Igor mi nie pomogą w przedstawieniu ja talentów! <laughs> Więc musimy Piotrek sobie sami poradzić naszym wyborem. Bo tak stwierdziłem, że już możemy w sumie zacząć od pierwszego e, odcinka. Będzie piłkarz, który debiutował w meczu e, z Lyonu z Ajaxio, czyli już wspominany przez, przez nas Jean Lepenon. Wiem, że e, Ty oglądałeś go w meczach KON, bo z tego klubu e, przyszedł w, e, przed tym sezonem. I, i Czy to, co pokazuje teraz. Było tak jak to w sumie, tak jak e, e, pytanie: to, to samo co z Tuluzą. Czy, czy spodziewałeś się, że zawodnik po przejściu e, z drugiej ligi i to nie do klubu walczącego o utrzymanie, ale od pretendenta do gry o lidze mistrzów, tak dobrze się zaprezentuje i od razu stanie się podstawowym zawodnikiem e, tej drużyny? Jak Toulouse się spodziewałem, tak, penąta ani trochę. Wszedł do Lyonu naprawdę bez żadnych kompleksów. Świetna gra, świetny odbiór, kapitalne podanie, naprawdę dojrzałość w jego grze i, i, i to, ta cała, ten cały wystaw, naprawdę szapoba. Chyba, chyba nikt się nie spodziewa, że aż tak wejdzie z, do, 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 do klubu takiego Klion. I dla mnie to naprawdę wróży bardzo dobrze na przyszłość. No wykorzystał, wykorzystał moment, w którym Kakre jest kontuzjowany, a to jest zawodnik niemalże jeden do jeden podobny, czyli bardzo dobrze grający w pressingu, agresywny mimo tego, że to nie są warunki, on nie ma warunków fizycznych jakichś potężnych, natomiast jest wybiegany, bardzo agresywny i świetnie operuje piłką. I też widzieliśmy w tej akcji bramkowej, jak dobrze się podłącza do akcji, bo to przyjęcie o, kierunkowe, przyjęcie kierunkowe od razu zrobił tę przewagę w, 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 Wyprzedził marketiego, co było kluczowe, żeby zrobić tam przestrzeń. Podanie do lakazeta, ten co w, w, podaje do TT, i była bramka, więc naprawdę no, wejście, wejście smoka. Ale na początku mówiłeś, przepraszam, tylko sekundkę i ostatni raz. Że mi się to więcej nie powtórzyło. Ostatni raz, <śni> dernier <promoted> yeah. <refers Thirty flights> uh, Powiedziałeś o La Cazette, że powiedział, że czuł się nieswojo, że bał się, że mógł przegrać ten intermecz na, na dzień dobry. Wielkie oczekiwania, wielkie gwiazdy przychodzą do klubu i sobie. Wyobraźmy takiego właśnie młodego dziewiętnastolatka, który przychodzi, gra w pierwszym składzie. Z reguły jest tak, że no bardziej gra asekuracyjnie że nie to, że się boi, ale bardziej, żeby nie zepsuć. A tutaj widzimy chłopaka, który właśnie tylko chce coś zrobić. I to też trzeba docenić, jaki on ma mocny mental. W takim zespole jak Lyon, po takim sezonie, co oni grali w ostatnim roku, to już to świadczy o tym, że jego ta siła, że tak powiem, psychiczna jest na wysokim poziomie. Ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, też inaczej mnie odzywać, ale przepraszam, że on jest z Normandii, z jakiejś małej miejscowości Granville i yy, poszedł do, do akademii po jakimś częścią, do akademii Caen, czyli klubu, który jest blisko. Podejrzewam, że wielu klubów we Francji go już znało, bo jest z W Polsce to jest często tak, że jest piłkarz nie wiem, w przemyślu i chcą go w Szczecinie, w Warszawie, e, Poznaniu i tak dalej. Ja uważam, że z punktu widzenia dziecka zawsze korzystniejsze jest, kiedy uda się blisko. jednak znaleźć akademię dobrą jak najbliżej domu. Wtedy się najlepiej rozwija, czuje się związany z tym regionem, być może z klubem. Nie ma tego odcięcia od rodziny, więc to jest bardzo korzystne. Uważam, że rodzice powinni na to zwracać, starać się zwracać uwagę, że jest taka możliwość, że jest w okolicy naprawdę wartościowa akademia. Mówiłeś tak. jeszcze o, ostatni raz. Mhm. Mówiłeś o Granville? <laughs> Granville, tak. To taka mały mały klubik. To mhm. taka tak. ciekawostka, właśnie, że to chyba pierwszy mecz w Granville w Pucharze Francji, Jules Sakunde. Tak? tak, zagrał. przegrał tam chyba. Wielki wstyd był. Mm -hmm. Tam chyba trzy czerwone kartki. Ale ty też dostał. Ja miałem kontuzję. to nie <laughs> miałem. I słuchaj, dlatego właśnie Kunde zagrał w pierwszym składzie. A. Tam był chyba Tulalon, nie mógł mm -hmm. grać Uwanowić między innymi ja. Mm -hmm. Trener tak się wahał, postawił i, i chyba. Chy, chyba znał. losował Losowo, i wylesował dobrze. No i pierwszy mecz i tak to się potoczyło, mm -hmm. więc czasami trzeba szczęście, żeby, żeby właśnie. Jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o Le Pen, to. To, o czym mówicie, to, co Igor mówił, że on się nie boi e, brać udział i rozgrywać, w momencie, kiedy przed sobą masz paketę i masz awara, zawodników stworzonych do tego. I zamiast im podać piłkę i powiedzieć: Ja mam czyste buty, róbcie swoje, to on tego nie robi. Więc naprawdę, zawodnik, który, który został kupiony za zaledwie 4 miliony euro, tam 4,25, jak pokazywał transfer Bank, no ale, ale wejście ma niesamowite zwycięzca tego, zwycięzca tego okresu przygotowawczego. Ja nie mam pewności, że jak Kre wróci, to dla niego się nie znajdzie miejsce. Może znaczy, wyżej. Im wydaje mi się, Myślę, że oni je, mogą wzłóźnić. Ja go pierwszy raz oglądałem troszeczkę, ale wydaje mi się, że Kakrem jest bardziej ósemką, on bardziej szóstką. Więc może bardziej szóstką. Tak, tak, tak mi się Czyli wydaje. Ale zobaczymy, zamiast czy zamiast pakety, które tak. możliwe są, są odejść. Tak, tak, tak. Jeszcze, Piotrek, jakieś jedno słowo. Jeśli chodzi o tę akcję bramkową, to to nie było takie, takie regularne w poprzednim sezonie. On skupiał się bardziej na podaniach takich krótkich, wyważonych. O tej poszedł, linię naprawdę, naprawdę kapitalne, kapitalne podanie. I można spodziewać się po tym chłopaku coraz więcej, bo z rozwojem i z takimi, z takimi zawodnikami właśnie jak RKAZE, czy Toliso doświadczonymi, myślę, że może działać dużo. No i możemy teraz przejść jeszcze do jedenastki kolejki. Ja szczerze mówiąc, nie pamiętam szczególnie specjalnie poprosiłem o to, żeby noty pokazywać tylko jedna siódemka, nie pamiętam, aby w ostatnich miesiącach była tak mocna. Nie, dwie... Ale tam błędy są, Sotoka, bo Sotoka ma tak, dziewiątkę. Tak, dziewiątka. Sotoka dziewiątka, więc dlatego jedna siódemka z zadatki. Nie no, Hatryx siódemką to byłby skandal. Nie no, tak. Bo wypadli, być naprawdę, naprawdę bardzo słabo Poza, poza on, tym on się i mówię, że nie pamiętam, aby, aby tak mocna była pierwsza kolejka. Też wiemy, że to jest rekordowa. 34 gole. Tak. Pierwszy, to znaczy najwyższy wynik od 77. 7,78. 7,77,8, więc naprawdę. Nie, Jeśli chodzi o pierwszą kolejkę, oczywiście. Tak, i, i mieliśmy masę pięknych goli, bo niestety. Niestety nie mieliśmy czasu powiedzieć ale to może w Najładniejsza bramka Tego jego dokładnie Dla tego, nie wiem, dlatego, dlatego Nie wiem czy czy, czy Messi tuż za moimi plecami teraz widzą też i Savanie. Chyba Savanie. Dwa no. gole, choć o, pierwszy tak, przypadkowy, ale drugi a, fenomenalny. Ale drugi pokazujący, że i tam nie było przypadku. Nie. To... I wiecie co, i właśnie dlatego Mateusz Wieteska nawet jak idzie do Clermont, mm -hmm. to zrobił bardzo dobry mm -hmm. krok, będzie bił się o utrzymanie, nie ma co do tego wątpliwości, mm -hmm. ale jeżeli będzie grał przeciwko takim graczom jak Sawanie, mhm. Sa -Sawa oczywiście może mówić Neymar, oczywiście, mhm. tak, 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 ale Sawa nie, bo dla obrońcy, czego on może się nauczyć w polskiej lidze jeszcze? No, no chyba wszystko, każdy jest raczej przewidywalny, ale mając na przykład grać takiego, mieć takiego zawodnika jak Sawanie, to się nie spodziewa, że on coś takiego może zrobić. Mhm. Ten strzał, no to. Tak. Dla mnie wiadomo, że nie ten poziom, nie ta jakość, ale nie przyszłoby do głowy, ta. żeby takie coś wykonać. Zagranie a... wzdłuż pola karnego. Piłka kozuje przed nimą z pół, w oleję, wewnętrzną częścią Poczno. i to tak odchyla się, tak skręca staw skokowy, że piłka poleciała praktycznie w okienko w ten dalszy ruch. No, to dla niego to jest coś naturalnego. Na mhm. Świetne. Tu wiem, że, że... W ogóle teraz patrzymy na ten środek pola. Vanden Bumen i Savanier. Można, można naprawdę ci. Troszkę szkod... znaczy z jednej szkody, z strony szkoda, że, że Sawa nie e, no, marnuje czy nie marnuje się, ale, ale jest taki Montpellier. No, ale, jest naprawdę, ale on jest u siebie w domu, chyba, On czy? jest u siebie w domu, dokładnie to, o czym wspominaliśmy, mm. że, że on nie odejdzie z tego klubu. Tak jak Andy Delor mówił wielokrotnie o miłości do Montpellier, jak się okazało, że ma szansę grać w europejskich pucherach, to od razu uciekł. Natomiast Savanie, to, to wiemy, że odrzucał bardzo dobre pieniądze no, i słuchaj, też może jeszcze odejdzie, zobaczymy. Dominant, ale na razie jest u siebie. Nie, jeśli jeśli by utrzyma, na pewno nie ze swojej decyzji. Ja mam taką, takie, takie zdanie. Romantyk futbol. Super. Ja, ja na pewno. No i możemy przejść os do ostatniego punktu, czyli e, zapowiedź kolejki drugiej, która rusza już e, w piątek. E, Męcz Nantes Lil z tych ciekawszych, no na pewno, że Montpellier, Monaco Ren. Mona zdecydowanie. Nicea. Mam przyjemność z Edwardem Durdą, więc zawsze e, dużo, 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 uśmiechu będzie Nicea w trakcie. Nicea Strasburg, tak? Też e, tak. ciekawie. E, Nicea, Nicea Strasburg, no i Brest. Brest, Mar M M Marsylia. E czy jeszcze jakieś e ciekawsze? Nie, no jeszcze Ajaccio-Lons, no to wiemy też to, to jest ciekawy ze względu na, na naszych. E na naszych, natomiast nie naprawdę patrząc na to jaki e terminasz ma Ajaccio i powrót do Brytyk. Tak, pierwsza kolejka Lyon, druga Lons, potem Lille, Rennes i Montpellier. Jeśli po tych pięciu to co mówiłeś że w takich mocniejszych zespołami w z, 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 z mocniejszymi będzie problem z punktowaniem i dopiero właśnie z Brestem czy, czy, czy z innymi będą mogli pokazać swoje no to muszą trochę poczekać To będzie tego jeszcze momentu. większy problem z tymi z tymi nawet słabszymi bo wtedy właśnie jak coś musisz no to tym bardziej nie do końca jeśli po wychodzi. pięciu kolejkach no będą i, mieli na przykład i, 2 3 tak, punkty. i Mateusz Wieteska zagra zespołem ze swojej ligi Czyli jego fermo zagra z Rens, Więc tu zobaczymy, tak, jak się taka będzie weryfikacja. Mm -hmm. To będzie bardzo ciekawy mecz. No i mamy panowie. Jeszcze godzina, godzina 5, Igor, Jeszcze Igor. Igor się spodobał. Coś bardzo. o bordo? Jeszcze ta, oczywiście. Dwa mecze i zero straconych bramek. Trzecia pozycja. Yy, zwycięstwo chyba z Rodez. Na wyjeździe 3 no do 0. Chyba? To chyba? Dwa, nie, dwa do zera. Ja nie wiem. Więc to ty masz wiedzieć Igor, ja nie śledzę. Jadę zmiany, wieje dosyć silnie, mhm. coś nowego i trzecie miejsce w lidze. Tylko to jest ciekawe, bo, bo nie wspominaliśmy, że oni dostali potwierdzenie tego, że grają w drugiej lidze na dwa czy trzy dni przed rozpoczęciem ligi i to widzimy w składzie, bo grają zawodnikami, o których ja nie miałem pojęcia, czyli zawodnikami z Akademii. Tak, tam jest chyba tylko Ignatenko, yy, Francerzio i, i Bakwa, który chyba grał tylko w Bak, Bak, bardzo Bakwa teraz dwa gole strzelił, da. więc no, będzie, będzie co oglądać. nie niestety Ławka. Na razie Ławka. A, właśnie, A ale pusa... jeżeli chodzi o, o Rafała. Na razie Ławka i tu tak dosyć chyba, chyba bez, bez większej walki. Bo, bo właśnie narzekał na, na intensywność, narzekał, że, że chyba nie do końca czuł się pewnie, czy świeżo, Podczas okresu przygotowawczego. i to zaakceptował, ale robi reset, walczy dalej, więc na pewno nie rzuca. No, A w jest wychowany, to też ma znaczenie. Że na, na wychowanka tą, zawsze to łatwiej postawić. Doświadczeniem w Ligę. No. Na którego Mimo się te wiadro pomyt dosyć wylało, mm -hmm. ale, ale tam jeszcze chyba mieli ściągać kolejnego bramkarza. Los, dokładnie, 33-latka, mm -hmm. więc, więc no, jestem sam ciekaw, jak to będzie wyglądało. No i miejmy nadzieję, że, że i Rafał Strączek, i, i Bułka, i wszyscy nasi Polacy będą grali, i Fila, który powróci do. Po kontuzji, no ale to w kolejnych tygodniach zobaczymy. Za dzisiaj dziękuję bardzo. Michał Bojanowski, Piotr Zabielski, dziękuję. Rafał dziękuję. Dębiński i Igor Lewczuk. Dziękuję. Już, dziękuję. Dokładnie. I już z Tomkiem Smokowskim, wracającym z urlopu. Z Do zobaczenia za tydzień. naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MP Go.